nie powinniśmy stosować leków objawowych, tylko tak profilaktycznie. Nie ma, tak jak mówiłam, leków przeciwwirusowych, które za nas by zwalczyły wirusa. Możemy nie chorować, czyli jesteśmy w stanie uniknąć tych wirusów. Wylecz przeziębienie w jeden dzień. Każdy by chciał. Do soboty, pani doktor, chcę być już zdrowa, bo mam wesele. Niestety my bardzo nie lubimy chorować, no w szczególności mężczyźni. Nie lubimy nie być doskonałymi, to, że musimy zostać w domu i przeżyć przeziębienie w domu, nie akceptujemy tego, więc chcemy, pragniemy tej jednej, jedynej pigułki, która spowoduje, że postawi nas na nogi i będziemy mogli działać tak jak zawsze. Ale czy to jest możliwe? Wszystko o przeziębieniach, faktach i mitach. Ja nazywam się Magdalena Krajewska, jestem specjalistką medycyny rodzinnej i zapraszam. Zanim dowiemy się, czy da się wyleczyć przeziębienie w jeden dzień, przejdźmy do tego, co to w ogóle jest przeziębienie i czy musimy chorować. Otóż przeziębienie jest to zbiór objawów, czyli to nie jest taka jedna konkretna choroba wywołana przez konkretnego wirusa, tak jak mamy na przykład to w przypadku wirusa grypy. Ponieważ grypa jest to choroba, która jest wywołana przez wirusy grypy. Najczęściej jest to wirus grypy A lub wirus grypy B. Nie, przeziębienia. Jest to zbiór objawów, czyli katar, kaszel, gorsze samopoczucie, ból głowy. Te objawy wszystkie są dosyć delikatne w przypadku kobiet, w przypadku mężczyzn mogą zabić, ale najczęściej są to takie delikatne objawy, przy których jesteśmy w stanie funkcjonować. U dzieci jest troszkę inaczej, bo może pojawić się stan podgorączkowy, czy nawet gorączka przez pierwszy dzień, nawet do trzech. Jest ponad 200 wirusów, które wywołują przeziębienie. Nie będę wymieniała wszystkich, ale najczęstsze to są rinowirusy, na które podobno słyszałam, że może zostanie wynaleziona niebawem szczepionka. Bardzo na to czekam. I są też wirusy grypy, paragrypy, bo właśnie grypa może przechodzić tak przeziębienie, delikatnie też. Jest to też grupa starych koronawirusów, które znamy już od dawna. Nie mówię o tym nowym wirusie SARS-CoV-2, który wywołuje COVID-19, tylko o starych koronawirusach. Czy w takim razie możemy nie chorować? Czyli jesteśmy w stanie uniknąć tych wirusów? Niestety nie. Wirus jest taki cwany, oczywiście ja to nie myśli i to jest złe słowo, ale ja lubię tak mówić. Zobaczcie, bo on potrzebuje nas do tego, żeby przeżyć. Namnaża się w naszych komórkach i dlatego właśnie, jeżeli w nas wynika, on niszczy nasze komórki, idzie dalej. Dlatego tak dużo objawów wywołuje i katar, i kaszel, i ból gardła. W przeciwieństwie do bakterii, bo bakteria wchodzi w to jedno miejsce i potrzebuje tylko i wyłącznie dobrego klimatu do namnożenia się. Może to być klimat gdzieś tutaj na zewnątrz, a może to być właśnie wewnątrz naszego organizmu. I na większość wirusów, tak jak wiemy, na przykład w przypadku wirusa ospy, my się uodporniamy. I jako dzieci, albo nie, czasami jako dorośli, przechodzimy ospę i już później więcej na nią nie chorujemy. Wirus ospy zostaje w naszym organizmie, tak nazwijmy to uśpionym, i może później się ujawnić przy osobie nieodporności w formie pupaśca, ale już więcej ospy mieć nie będziemy. Ze względu na to, że jest tak bardzo dużo wirusów wywołujących przeziębienie, nie jesteśmy w stanie niestety się na wszystkie uodpornić. One też mutują, zmieniają się, więc chorujemy często. Jako dzieci chorujemy znacznie częściej, bo to są pierwsze wirusy, z którymi organizm dziecka ma do czynienia. Musi się ich nauczyć, musi wyprodukować te przeciwciała i musi ten układ immunologiczny zacząć świetnie funkcjonować i szybciej funkcjonować. I dlatego właśnie dzieci chorują znacznie częściej i łatwiej łapią infekcje. Mówi się, że przeciętna w roku to jest około 8-10 przeziębień w ciągu roku, a nawet niektóre publikacje mówią, że 12. Więc wyobraźcie sobie, dziecko może chorować jak przeciętnie raz na miesiąc. Zazwyczaj chorują od września do kwietnia. Dorośli zaś już chorują znacznie rzadziej, ponieważ mają gdzieś 2-4 infekcje do roku. Bo właśnie już są bardziej odporni i ich infekcje trwają krócej.
Dzieci zazwyczaj te przeziębienia mają tak do 14 dni. Dorośli to tak 7 do tygodnia, do 10 maksymalnie dni chorują. Ale czy możemy jednak coś zrobić, żeby nie zachorować? Proste. Myć swoje ręce. Coś, o czym mówimy podczas pandemii non-stop. Trzymać dystans. Jeżeli widzimy, że ktoś kaszle czy kicha, unikać z nim kontaktu. Jeśli my nie chcemy zarazić swoich domowników, to pamiętajmy, jak mamy ochotę kichnąć czy kasłać, róbmy to zgięty w łokieć, tak żeby później nie dotykać wszystkiego tą ręką z wydzieliną. I zawsze myjemy swoje ręce. I jeśli jesteśmy przeziębieni, i już nie mówię tutaj nawet o COVID-zie, i musimy z kimś rozmawiać, w szczególności z osobą na przykład starszą, bo z małym dzieckiem, zakładajmy maseczkę. Jesteśmy przeziębieni. I co dalej? Co powinniśmy zrobić? Czy powinniśmy udać się od razu do lekarza po te magiczne pigułki, które postawią nas na nogi albo nas by wyleczyły w jeden dzień? Otóż nie ma takiej konieczności. Objawy, czyli ten kaszel, katar, tak jak mówiłam, nie są nasilone zazwyczaj i nie potrzeba iść do lekarza na osłuchanie. W momencie, kiedy ta infekcja się przedłuża, czyli właśnie trwa dłużej niż 2 tygodnie. Ten kaszel jest, utrudnia funkcjonowanie, jest duża ilość wydzieliny. Czujemy duszność, ucisk w klatce piersiowej. Czy nagle czujemy się już lepiej, jest coraz lepiej i nagle czujemy się gorzej lub pojawi się gorączka. W takich wypadkach powinniśmy udać się do lekarza. Ale przy tych podstawowych objawach przeziębienia jak najbardziej powinniśmy dbać o siebie, słuchać swojego organizmu, bo on nam bardzo dużo podpowiada i pokazuje, jak powinniśmy leczyć przeziębienie. Czy da się wyleczyć przeziębienie? Czy da się krócej skrócić te wszystkie objawy i postawić się na nogi w jeden dzień? Otóż niestety nie. Nie ma czegoś takiego. I to, co słyszymy wiecznie, ja słyszę od moich pacjentów, to ale ja, pani doktor, mam super sposób. Mam swój syrop, który przygotowuję od lat. I ja ten syrop przez jeden dzień sobie wyjem i na drugi dzień budzę się od razu zdrowym. Albo mam swoje ulubione tabletki do ssania na ból gardła i jak ja tylko wezmę taką tabletkę, za chwilę czuję się dobrze i już jestem zdrowym. To jest nieprawda. Nie jesteśmy w stanie nic przyjąć, żeby zwalczyć te wirusy, które w nas są. Nie ma leków przeciwwirusowych, skutecznych w przypadku właśnie tych wirusów przeziębieniowych, chyba że to jest wirus grypy. Ale o tym powiemy w innym odcinku. Często myślimy, że coś nam pomogło z powodu tego, że przeziębienie dosyć ma taki swój naturalny przebieg. Zazwyczaj ból gardła to jest pierwszy objaw. I to jest, można sobie to wytłumaczyć, jak ten wirus wynika i jak niszczy właśnie nasze komórki i jak te objawy mogą przebiegać. Więc tak, zaczyna się zazwyczaj bólem gardła i on trwa 1 dzień do 3 dni maksymalnie i naturalnie przechodzi. Nasz organizm, jak czuje, że wnika wirus, to zaczyna się cała kaskada właśnie odpowiedzi immunologicznej, czyli przekrwienie, czerwone jest gardło, ponieważ dużo krwi tam musi dopłynąć, żeby ten układ immunologiczny pobudził produkcję tego, co najważniejsze, czyli przeciwciał, oczywiście leukocytów wtedy tam jest dużo, czyli to, co ma zwalczyć właśnie wirusy, więc ten ból gardła jest to znak, coś tam się dzieje i organizm walczy. Trwa to, mówię, 1 do 3 dni. Katar na początku jest lejący. Bardzo dużo wydzieliny nasz organizm produkuje, też dlatego, że jest tam przekrwienie i dlatego, żeby pozbyć się tego wirusa, trochę go wypłukać z siebie, tak? Więc katar jest lejący później, robi się coraz bardziej gęsty, ponieważ tam właśnie jest coraz więcej leukocytów, też nabłonek łuszczy się, więc katar robi się coraz bardziej żółty, bardziej zielony i taki jak już jest najbardziej gęsty, to za chwilę przechodzi. I ta konsystencja wydzieliny, w ogóle nie możemy utożsamiać jej z ropną wydzieliną, tak zwaną, w sensie, że to jest bakteria. Nie, ponieważ tak jak widzicie, przyczyną zazwyczaj są właśnie wirusy i ten katar w pewnym etapie zaczyna być właśnie taki bardziej gęsty, żółto-zielony.
kaszel na początku zazwyczaj jest suchy, ponieważ spływa nam katar ten lejący tylną ścianą gardła. A kaszel jest naturalnym odruchem obronnym, więc oczyszcza nasze drogi oddechowe. Później może zrobić się trochę bardziej mokry i też zazwyczaj po jakimś czasie przechodzi. Widzicie? Jest to wszystko logiczne. Jak następnym razem będziecie przeziębieni, na pewno zobaczycie, że te etapy przeziębienia tak mniej więcej, jak powiedziałam, wyglądają. Nie zawsze. I oczywiście są od tego wyjątki, bo to też zależy od konkretnego wirusa, który nas zaatakuje i gdzie on dokładnie będzie i gdzie będzie niszczył te nasze komórki. Ale to nie znaczy, że nic z tym wszystkim nie możemy zrobić, ponieważ są sposoby, które mogą nam pomóc. I powiem Wam, że to nie jest śmieszne, chciałam powiedzieć najśmieszniejsze, ale jakby paradoksalne jest to, tak bym powiedziała, że to, co najlepiej nam pomoże, to nie są preparaty z apteki. To jest to, w jaki sposób żyjemy, jak śpimy, jak się zachowujemy i czy słuchamy naszego organizmu. Jeśli nas boli głowa, to oczywiście może to być po prostu z powodu przeziębienia, ale może to być z powodu odwodnienia, ponieważ jak najbardziej podwyższona temperatura, która może wystąpić i sama przyczyna tego, że nas wirus zaatakował, często nas atakuje właśnie, bo jesteśmy odwodnieni, nie mamy śliny czy naturalnego obrońcy, który jest pierwszą barierą do tego, żeby ten wirus właśnie nie wniknął do naszego organizmu. Więc jak nas boli głowa, to zacznijmy od najważniejszego lekarstwa, jakim jest woda, czyli porządne nawodnienie. Oprócz tego, że może zniwelować nam ten ból głowy, to jeszcze rozrzedzi wydzielinę, która nam przeszkadza. Jak na przykład kaszel, który jest suchy, męczący. Czasem pacjenci mówią, że aż czują palenie w gardle przy kaszlu. To właśnie, bo on jest przesuszony, ta śluzówka jest przesuszona, jest delikatna. Więc ta woda spowoduje nawilżenie śluzówek, pobudzi produkcję śliny, rozrzedzi wydzielinę. Więc to jest podstawa najważniejsza i mogę założyć, że najbardziej pomoże. Kolejne, co możemy zrobić. Zwróćmy uwagę, jaką mamy temperaturę w domu. Czy mamy odkręcone grzejniki, czy nie mamy za bardzo przesuszonego powietrza. Jeśli tak jest, to otwórzmy okno, przewietrzmy w domu, wpuśćmy trochę świeżego, nawilżonego, chłodnego powietrza. Naprawdę, nasze drogi oddechowe wolą chłodniejsze powietrze, lepiej wtedy funkcjonują i oczywiście nawilżone powietrze nawilży nam nasze śluzówki i pozwoli łatwiej wszystko wykrztusić. To, że czujemy się zmęczeni, to jest bardzo ważne. Nasz organizm walczy, więc pozwólmy mu na to. Nie przeciążajmy się, nie uprawiajmy za dużo sportu, nie dawajmy mu kolejnych bodźców po to, żeby musiał walczyć z czymś jeszcze innym, tylko dajmy mu się skupić na walce właśnie z danym wirusem. Odpocznijmy, połóżmy się, dajmy temu organizmowi pole do tego, żeby mógł się zregenerować. Jeśli macie bardzo przesuszone powietrze, to dobrym pomysłem jest nawilżacz powietrza w domu, w szczególności w nocy, kiedy śpicie albo Wasze dzieci śpią, oraz inhalatory. Oczywiście inhalacja niestety nie będzie idealna pod tym względem, że na chwilę nam nawilży te drogi oddechowe, a później znów jak będziemy oddychać suchym powietrzem, to dużo to nie zmieni. Ale jak najbardziej może pomóc Wam, żeby ta wydzielina spłynęła, żeby właśnie oczyścić porządnie nos. I przechodzimy do kolejnej rzeczy. Pamiętajmy, że ta wydzielina jest po to, żeby pozbyć się wirusów. Więc dmuchajmy nos jak najczęściej po to, żeby właśnie pozbyć się tego, co jest złe. I co robimy z chusteczką? Wyrzucamy od razu ją do kosza, nie robimy czegoś takiego, że składamy, potem znowu i składamy i do kieszeni i wyjmujemy i składamy i składamy. Nie! Pozbywamy się wirusów, żeby nikogo innego nie zarazić i nie chodzić z nimi ciągle na rękach czy w kieszeniach. To co w takim razie z lekami? Nie ma, tak jak mówiłam, leków przeciwwirusowych, które za nas by zwalczyły wirusa. Są leki objawowe. Dużo o tym się mówi. Leki łagodzące objawy, ale one często w reklamach na telewizji są tak sugerowane leki na przeziębienie czy grypę. Najróżniejsze. Mogą być w saszetkach do wypijania, mogą być w tabletkach najróżniejszych, mogą to być leki po prostu przeciwbólowe, przeciwzapalne, mogą to być krople do nosa, mogą to być różne witaminy. Niestety, te wszystkie preparaty, co oznacza, że są leki objawowe? To znaczy,
że łagodzą objawy. I tak jak Wam mówiłam, wszystkie z tych objawów, nawet nie powiedziałam o podwyższonej temperaturze i gorączce, bo nasz organizm wywołuje wszystkie te objawy, żeby się wyleczyć. Ból gardła, czyli przekrwienie śluzówki, jest po to, żeby pozbyć się wirusów. Katar jest tak samo po to, żeby z powodu stanu zapalnego, który jest bardzo ważny, żeby pozbyć się wirusów i żeby jeszcze wyleciały z nas. Kaszel ma za zadanie oczyszczać nasze drogi oddechowe. Co by było, gdybyśmy nie mieli kaszlu? Byśmy mogli się zakrztusić. To by było straszne. A odcinek o zakrztuszeniach możecie znaleźć w opisie na dole. Zajrzyjcie tam. Więc kaszel, naturalny odruch obronny. Wszystko to jest po to, żeby nas wyleczyć. To w takim razie, czy powinniśmy stosować leki objawowe? Wszystko zależy od nasilenia objawów, od tego, co mamy w danym momencie zrobić. Nie powinniśmy stosować leków objawowych tylko tak profilaktycznie, bo one nic nam nie dadzą, bo objawy są bardzo ważne, tak jak Wam mówiłam. Tak więc, kiedy mamy na przykład ważne spotkanie i musimy na nie iść, nie mamy wyjścia, nie możemy wytłumaczyć tego chorobą, bo nas ktoś zwolni, tak, ale jesteśmy w jakiejś sytuacji bardzo ciężkiej życiowo, to wtedy jak najbardziej możemy złagodzić sobie objawy, żeby dać sobie radę na przykład na tym spotkaniu. Jak mamy bóle mięśni i stawów, złe samopoczucie czy ból głowy, to wtedy jak najbardziej chcemy sobie pomóc już w domu, leżąc, bo nie dajemy sobie z tym rady i możemy przyjąć jakieś leki przeciwbólowe. I nie możemy sobie dać z tym rady, w szczególności mężczyźni. Myślę, że każda kobieta sobie da z tym radę. Przepraszam, ciągle o tym mówię, ale tak jest. Oczywiście nie każdy, niektórzy mężczyźni są wspaniali i potrafią chorować. Ale jeśli boli nas gardło i chcemy sobie pomóc, to jak najbardziej możemy nawet wziąć zwykłego cukierka, pobudzić produkcję śliny, ponieważ jak nawilżymy trochę to gardło, to już poczujemy ulgę. I teraz co ciekawe, badania naukowe mówią, że lody działają też przeciwbólowo, no bo to jest okład zimny. Ale możecie zastosować tabletki takie jak na przykład, no nie mogą być nazw, ale z lignokainą, czyli z innymi preparatami właśnie znieczulającymi, które spowodują, że na chwilę nas przestanie boleć gardło. Moglibyśmy mieć też leki w tabletkach przeciwbólowych, które też by spowodowały, że nas przestanie boleć gardło. Ale z mojego doświadczenia w przeziębieniu tak bardzo to gardło nie boli. Zazwyczaj jest to jeden dzień, więc jak nie możemy wytrzymać, to pomóżmy sobie i weźmy jakiś preparat. Jeśli katar nas męczy, jest bardzo lejący, są krople, które zmniejszą to przekrwienie i ten obrzęk śluzówki i na chwilę spowodują, że ten katar będzie mniejszy i tej wydzieliny nie będzie tak bardzo dużo. Więc jak najbardziej możemy sobie na takie kropelki pozwolić, ale uwaga! Niestety takie krople mają swoje konsekwencje i to, że nagle poczujemy się lepiej, może spowodować, że będziemy za dużo ich stosować, a tym samym się od nich uzależnimy. I właśnie ostatnio był taki odcinek o tych kropelkach do nosa, więc też macie link w opisie i możecie więcej się o tym dowiedzieć. Większość witamin i preparatów ogólnie ma słabe dowody naukowe, ale też zapominajmy, że praktycznie wszystko, co stosujemy, ma swoje efekty uboczne. Tak więc większość preparatów, jak już nawet ma cokolwiek udowodnione, okazuje się, że ma więcej efektów ubocznych, tak jak na przykład cynk wywołuje bóle brzucha, nudności u dzieci i tak naprawdę to, co ma udowodnione, nie przewyższa tym złym efektom ubocznym. Więc tak jak widzicie, nie mamy zbyt dużego pola do manewru. Powinniśmy słuchać się naszego organizmu, a nie szukać magicznych preparatów. I może właśnie ten Wasz ulubiony syrop z cebuli, czegokolwiek innego, łagodzi Wam te objawy, ponieważ nawilża drogi oddechowe i dzięki temu czujecie się lepiej. A przez ten czas Wasz organizm szybko walczy i zwalcza te wszystkie złe wirusy. I infekcja w Waszym przypadku będzie trwała 3 dni. I oby każda infekcja tak trwała i nie dochodziło do żadnych nadkażeń bakteryjnych. Tego ja Wam życzę. Dbajcie o siebie, o swoją odporność, o higienę i o to, żeby jak najmniej chorować. I zapraszam do zadawania pytań, czy byście chcieli, żebym opowiedziała Wam o konkretnych jeszcze preparatach, o konkretnych witaminach, bo z chęcią nagrałabym takie filmy. To były Fakty i Mity. Dziękuję Wam bardzo. Hej! Pamiętajcie o tym, że my chcemy Was jak najwięcej nauczyć, ale jak macie jakiś problem, to będziecie nasz film nie zastąpi, tylko zastąpi.